Ostatnio pokazywałem w innym parku poznańskim ćwiczenia. Było na luzie, pasywnie, a teraz będzie szybciej. Zapraszam do mierzenia. Chodźmy. Tutaj klatka piersiowa. Ręce. Tak może być. Albo w tą stronę. Teraz tu takie coś, tu ręce. Dobra. Tu jest biegać. Tu z kolei ćwiczymy mięśnie brzucha, dolną partię, triceps. Ręce w jedną stronę, drugą. Dwie ręce. W ten sposób. Albo i tak. Nogi. I też nogi na środku. To już zupełnie luźno. Możemy tak. Albo tak, chociaż lepiej na ten sposób. I ostatni przyrząd tutaj prezentowany. To jest takie podnoszenie. Jak widać, to wszystko bazuje na ciężarze ciała człowieka. Więc jest to zdrowe. Polecam. Zdań o technice biegowej. Zauważyłem, że ludzie, którzy biegają na co dzień, w zasadzie szłapią. Pokażę, jak to wygląda. Tak biegają. Czyli widzimy, że nogi pracują w sposób bardzo słaby. Ja nie chcę wcale tego krytykować, bo jeżeli jest zmęczenie, słaba technika, to rzeczywiście biegacze poszukujący szczególnie nie potrafią wykorzystać energii, którą posiadają. Natomiast jak oglądamy zawodników z elity, to nogi aż pracują wahadłowo w ten sposób. Ja teraz pokażę, jak to wygląda. Uwaga! Aż pięty uderzają o pośladki. I będzie teraz bieg jednak trochę mniej nastawiony w ten sposób, bo to trochę wygląda sztucznie. Czyli pokażę, jak ja zazwyczaj biegnę. Teraz mój kamerzysta stanie tam. Proszę stanąć tam. Dzisiaj byłem nagrywany przez tego chłopca, który tutaj siedzi. Powiedz, jak masz na imię i co tutaj robisz? Ja mam na imię Piotr i jestem na wakacjach u mojego wuja. Okej, czy podobało Ci się nagrywanie wuja? Tak. A czy wuja dobrze ćwiczył? Tak. Dobra, to pozdrawiamy wszystkich. Pa! Okej, teraz idziemy w kierunku siłowni na powietrzu. Ćwiczenia są już wykonane. Zrobione. Tak, a my mamy nową część, nowe zadania. Czyli ruszamy za chwilę na Poznań. Najpierw do domu napić się lemoniady. O super. Jakim smaku to się dowiesz? Pyszej. Tak. I jest fajnie. Jak myślisz, pójdziemy w lewo czy w prawo? Ja myślę, że pójdziemy w lewo. I bardzo słusznie. Pójdziemy za chwilę w lewo.
Tu jeszcze pokażę tą siłownię od tej strony. Ona taka dosyć skromna jest, są w Poznaniu i pewnie w Polsce o wiele, wiele lepsze, ale generalnie ćwiczyć można wszędzie. Tutaj jak najbardziej też jest to możliwe. Idziemy. Dobra.